się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj, jak możecie domyślać się zresztą po tytule, zapraszam Was na pielęgnację moich włosów. Taki filmik już się pojawił na moim kanale w zeszłym roku, chyba we wrześniu, albo w październiku, nie pamiętam. W każdym bądź razie wtedy Wam nagrałam moją pielęgnację, co stosuję i w ogóle co stosowałam, jak miałam krótkie włosy, odnośnie też stylizacji, wiecie. A teraz chciałabym Wam nagrać taką aktualizację tego filmiku i pokazać de facto, co używam teraz do moich włosów. Tych produktów nie ma zbyt dużo, dlatego myślę, że filmik nie będzie zbyt długi też. Ale dobra, więc zacznę od tego przede wszystkim, że zapuszczam moje włosy, jak wiecie. Na początku w ogóle, kiedy zaczynałam nagrywać na YouTubie, te włosy miałam dużo krótsze niż teraz. Bo w ogóle kiedyś te włosy miałam bardzo krótkie. Miałam normalnie tak ścięte, bardzo krótko. Czułam się w takiej fryzurze bardzo dobrze, wygodnie było i w ogóle nie trzeba było dużo czasu poświęcać na pielęgnację tych włosów. Natomiast jak wiecie, zbliża się mój ślub i dlatego postanowiłam, że te włosy zapuszczę, żeby, wiecie, no, zrobić jakąś fryzurę, tak? No i teraz jestem w trakcie zapuszczania i powiem Wam szczerze, że właśnie ostatnio sobie odtworzyłam ten mój filmik odnośnie pielęgnacji, żeby zobaczyć, co ja Wam tam pokazywałam i gadałam. I powiem Wam, że naprawdę od tamtej pory włosy mi dużo urosły, naprawdę. No ale dobra, nie będę już przeciągać, przechodzimy do mojej pielęgnacji. Oczywiście do mycia włosów używam szampon i odżywkę Garnier Ultimate Blondes. Do włosów blond, bez parabenów. To są ciężkie produkty. Nowe produkty. Jak widziałyście mój projekt Denko, no to wiecie, że te ostatnio mi się skończyły i teraz jest kolejny zestaw. Nie będę się dużo o tym szamponie rozpowiadać, bo Wy już słyszeliście o nim nieraz i po co w kółko mówić to samo. Ja jestem po prostu zachwycona tym szamponem i odżywką. Najważniejsze jest to, że jest bez parabenów, czyli dobrze wpływa na moje włosy, naprawdę. Wcześniej takich szamponów nie używałam. Przepięknie pachnie rumiankiem, naprawdę cudownie. Dobrze myje włosy, nie obciąża ich. Moje włosy są lśniące, czyste, pachnące, także naprawdę jestem pod wrażeniem. Ponadto też się bardzo wzmocniły moje włosy, ale to też może za sprawą innych kosmetyków, które używam. Aczkolwiek tak, jestem zachwycona tymi produktami i jak na razie będę im wierna, chociaż nie lubię się przyzwyczajać za bardzo do szamponów i wolę co jakiś czas je zmieniać, ale tym razem też bym wolała kupić bez parabenów. Jak na razie stosuję te i jest ok. Sąsiad mi tutaj chodzi u góry i to strasznie słychać. Więc tak, tym myję włosy, potem nakładam odżywkę. Kolejny produkt, który stosuję, to jest kolejna odżywka. Trochę się zakurzyła. L'Oreal. To jest odżywka, która ma w sobie 6 roślinnych olejów. I ta odżywka jest bardzo fajna. Ją się nakłada dopiero po myciu, jej się nie spłukuje. To jest odżywka, którą można nakładać na mokre włosy, jak i też na suche. Ja ją stosuję na mokre włosy albo takie wilgotne. I często jest tak, że nakładam na całe włosy, a czasem nakładam tylko na same końce, żeby je wzmocnić i tak, wiecie, zregenerować. Olejek, można powiedzieć, starcza na bardzo długo, bo to naprawdę wystarczy 3-4 pompki. Zależy też od długości włosów, ale na moje włosy starcza na bardzo długo. Kosztuje 10 funtów, także myślę, że jak na odżywkę, no może być trochę dużo, ale często też są w promocji. Kosztują po 7-6 funtów, a ponadto starcza na długo, więc... też mi się skończyło ostatnie opakowanie, jak widzieliście w projekcie Denko. Tu mam nowe. Bardzo przepięknie pachnie. No i co? Włosy są gładkie, lśniące i nigdzie... Ja miałam ogólnie, Wam powiem, duży problem z elektryzowaniem się włosów właśnie w okresie jesienno-zimowym. Wiecie, szaliki, kurtki, wszystko to powodowało, że mi się włosy elektryzowały. Teraz, odkąd zaczęłam stosować tą odżywkę, tego nie ma. I te włosy są bardzo takie... zabrakło mi słowa. Po raz kolejny. Już raz o tym Wam mówiłam i też mi słowa zabrakło. Są takie ułożone po prostu, takie, wiecie. Nie są sterczące i w ogóle, no.
Zapomniałam słowa i tyle. Ale tak, jestem zadowolona z tej odżywki. Myślę, że będę ją jeszcze kupować, bo naprawdę jest super. I nie obciąża nam włosów, nasze włosy po tej odżywce nie są tłuste, także super. Kolejny produkt, który używam tak raz w tygodniu, staram się używać, to jest oczywiście maska do włosów. Jeżeli chodzi o maski do włosów, tutaj mam teraz Herbal Essences. To jest maska wzmacniająca włosy. Jezus, ten sąsiad tak chodzi, że mnie po prostu straszy. Maska wzmacniająca włosy z miodem i morelą do zniszczonych włosów. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o maski, nie przywiązuję jakoś wagi do mask, a po prostu kupuję taką, jaka mi akurat przypasuje, tak? Oczywiście czytam, do czego ona służy. Zazwyczaj właśnie kupuję do włosów zniszczonych. Ale jeżeli chodzi o firmę czy o coś, to nie jest tak, że kupuję ciągle jedną i tą samą. Kiedyś na przykład używałam z Palmolive chyba. Pantin, nie, z Pantin. Tak, z Pantin używałam też maskę wtedy, taką do włosów zniszczonych. Też była dobra. Ta też jest rewelacyjna. Pięknie pachnie, naprawdę. No, ładnie pachnie. Właśnie takim miodem i morelą. O, aż się pobrudziłam. Tak, więc... O Jezus, się całe pobrudziło. Dobra, będę musiała to wytrzeć. Ale jeżeli chodzi o tą maskę, to tak, jestem z niej zadowolona. Ale myślę, że następnym razem kupię inną. I to nie jest z powodu takiego, że ta maska jest jakaś zła czy coś. Nie, tylko po prostu, tak jak Wam mówiłam, ja lubię kupować, sobie testować jakieś różne maski i wiecie. Nie mówię, że nie, zdarzy się czasem, że kupię na przykład raz użyję jedną, potem drugą, potem drugi raz kupię tą samą, ale ogólnie tak sobie trochę testuję. Więc jeżeli chodzi o tą maskę, mam już ją naprawdę bardzo długo, bo maski jakoś tak się dużo nie zużywa. To też zależy oczywiście od włosów. Ja mam jeszcze w miarę krótkie, więc mało zużywam. Ale tak co tydzień staram się robić maskę też. Kolejną taką maską, którą stosuję też raz w tygodniu, to jest oczywiście... olej kokosowy i oliwa z oliwek. Tylko oliwy z oliwek Wam tu nie przyniosłam. Ale tak, robię sobie taką mieszankę. Jak oglądaliście mój filmik odnośnie oleju kokosowego, to wiecie. Raz w tygodniu też stosuję taką mieszankę. Biorę łyżkę stołową dużą oleju kokosowego, do tego oliwę z oliwek. Trochę oliwy z oliwek. Podgrzewam to na 30 sekund, nakładam na włosy, zakładam ręcznik i tak siedzę przez 40 minut, godzinę, czasem nawet potem myję włosy. Zaczęłam stosować tą metodę już bardzo dawno temu i rzeczywiście zauważyłam, że włosy mi się wzmocniły. Zaczęły mi wyrastać też dużo nowych włosów. Tutaj na przykład teraz tego nie widać, bo mam rozpuszczone, ale jak mam związane i albo zaczesane do tyłu, to widać, że tutaj mam pełno krótkich włosów, które mi wyrastają. Z tyłu też mam dużo krótkich włosów, także wiecie. I też przede wszystkim oliwa z oliwek jest dobra na wypadanie włosów. Ja miałam problem okropny z wypadaniem włosów i wiadomo, że jest chyba 150 włosów albo 100, już nie pamiętam teraz, dziennie, kiedy te włosy, chyba 150, kiedy te włosy nam wypadają. I to jest normalne. Tym, jeżeli te włosy nam wypadają, to się nie mamy czym przejmować, ale jeżeli tych włosów już jest za dużo i tych włosów nam wypada masa więcej, to już jest problem. I ja na przykład taki problem miałam, bo mi wypadała po prostu masa włosów. Często było tak, że ja te włosy po prostu po umyciu wzięłam, przeczesałam o tak i w ręce miałam garść włosów. Teraz tego nie ma. Tak samo siedziałam tak i sobie tak wzięłam na przykład, miałam garść włosów w ręce, teraz tego nie ma. Także moje włosy się bardzo wzmocniły i też przez to, że właśnie stosuję tą maskę z oleju kokosowego, przez to, że zaczęłam też stosować ten szampon i tą odżywkę bez parabenów, czy ogólnie bez parabenów, tak? Więc też to się wzmocniło, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi o tą maskę, czy o tą maskę, to ja ich nie stosuję tego samego dnia, tylko w innych dniach, tak? To tak dla, wiecie, ścisłości. Jeżeli chodzi o włosy, rozczesuję ją tą szczotką moją podróbą Tangle Teaser. I powiem Wam, że mi to w ogóle nie przeszkadza, że to jest podróba Tangle Teaser. W sumie nie stosowałam nigdy Tangle Teaser, ale powiem Wam, że
No ta szczotka jest dla mnie rewelacyjna, tak? Po pierwsze, Tangle Teaser uważam jest drogą szczotką. No i nie wiem, czy bym wydała tyle pieniędzy na szczotkę. A jeżeli chodzi o tą szczotkę, ona też, jeżeli chodzi o moje włosy, się sprawdza, naprawdę. Dobrze mi ta szczotka rozczesuje włosy, a ja ogólnie miałam problem z szczotkami, bo te szczotki mi po prostu wyrywały włosy. I ja początkowo myślałam, że to jest problem z tym, że te włosy mi wypadają. Ale w momencie, kiedy one mi przestały wypadać, tak wiecie, już nadmiernie i używałam już tą szczotkę, ale zrobiłam sobie mały test i używałam przez parę dni szczotki zwykłej. To po prostu na szczotce była masa włosów. Na tej szczotce tego nie ma, ona mi włosów nie wyrywa. Oczywiście, no tam parę włosów zostaje, no to wiadomo, no. Ale to nie jest tak, jak było w przypadku tamtych szczotek zwykłych. Tutaj mam trochę włosków. Więc rozczesuje mi je bardzo dobrze, nie wyrywa, nie plącze. Przede wszystkim też jest bardzo fajna pod względem tego, że jest zamykana, co oznacza, że możemy ją nosić w torebce i to nie ma najmniejszego problemu, nic się z nią nie stanie. No i jest mała, także bardzo fajna, ma bardzo fajny kształt i w ogóle mi to nie przeszkadza, że to jest podróba Tangle Teaser. Dobrze, i kolejny produkt, który stosuję, ale to już nie tak regularnie, tylko rzadko, to jest suchy szampon z Batiste. Jak widzieliście mój ostatni projekt Denko, nie ostatni, przedostatni, ostatni był niedawno. Ten przedostatni widzieliście, że stosowałam też szampon z Herbal Essences, ale był porażką i w końcu skusiłam się na ten, bo oczywiście na YouTubie pełno tych szamponów jest. Dziewczyny po prostu o nim opowiadają, więc się skusiłam i rzeczywiście jest rewelacyjnym. Ja go stosuję od czasu do czasu, wiadomo, się czasem przydaje, tak jak już mówiłam nieraz, że suchy szampon w domu powinien być. Teraz mam tutaj taki Natural and Light, ale myślę, że sobie teraz wypróbuję jakiś inny, bo tych szamponów jest masa. On ma 200 ml, także dużo. Ja go jeszcze sporo mam, bo ja go często nie używam, rzadko, ale jest naprawdę rewelacyjny, dobrze odświeża włosy i te włosy rzeczywiście wyglądają tak, jakbym je dopiero umyła. I można normalnie wszystko z nimi robić. Mogę normalnie tak wsadzić rękę i zrobić. A w moim poprzednim szamponie tego tak nie było. Więc jestem zadowolona i na pewno będę kupować ten szampon. I powiem Wam szczerze, że ja już dawno się zastanawiałam, czy kupić ten szampon, bo w każdym sklepie praktycznie on jest. I się zastanawiałam, kupić, nie kupić. I mówię, dobra, nie będę kupować. Ale jednak się skusiłam i żałuję, że tak późno. Ale lepiej późno niż wcale. Dobrze, to by były wszystkie kosmetyki, które stosuję do moich włosów. Ja myję włosy ogólnie co 2 dni, bo częściej nie potrzebuję. Jak kiedyś myłam codziennie, to potem mi się bardzo szybko przetłuszczały i praktycznie było tak, że ja umyłam włosy i za parę godzin miałam już tłuste. Także to była naprawdę porażka, więc co 2 dni jak myję włosy, to jest tak dla mnie idealnie. Jeżeli chodzi o włosy, to różnie, o której je myję, bo często jest tak, że myję wieczorem właśnie po pracy, a jak mam wolne, to też myję wieczorem albo czasem rano. To zależy. Tylko nie przed samym spaniem. To jest przede wszystkim, ja nigdy nie chodzę w mokrych włosach spać. Zawsze czekam, aż mi wysną, dlatego myję szybciej, zanim idę spać. Ponadto ja nie używam suszarki ani prostownicy. Znaczy tak, może nie, że nie używam, ale nie używam nadmiernie. Ja zazwyczaj wolę, jak mi te włosy wysychają naturalnie. Kiedyś właśnie używałam suszarki non-stop, teraz już nie używam. Używam ją tylko czasami, jak już naprawdę muszę, nie mam wyjścia, muszę te włosy wysuszyć, bo na przykład gdzieś muszę wyjść za chwilę, a mam mokre włosy czy coś, to wtedy używam, ale suszę włosy zimnym powietrzem. Jeżeli chodzi o prostownicę, też przestałam używać, używam bardzo, bardzo rzadko, naprawdę. Kiedyś używałam, jeszcze jak mieszkałam zresztą w Polsce, tutaj też używałam prostownicy codziennie. Codziennie prostowałam włosy, co może być dziwne, bo bardzo dużo ludzi się mnie pytało, po co ty prostujesz włosy, skoro masz naturalnie proste. Tak, tylko że ja mam ogólnie naturalnie proste, nie mam żadnych kręconych, tylko że te włosy, no niestety, nigdy nie są do końca proste. Zawsze mi gdzieś tu się zawinęło, tu się zawinęło i to mi się nie podobało, dlatego ja prostowałam dzień w dzień włosy. Co idzie z tym, że one były strasznie zniszczone. Teraz te włosy prostuję bardzo rzadko, chociaż nie powiem, że mi się taki efekt moich włosów jak teraz mam podoba. Bo ja mam dwie długości, przez to, że miałam, jak miałam krótkie włosy, miałam je pocieniowane, to one tak mi rosną, że tu mam krótsze, tu mam dotąd, a tu mam dotąd, tak? I one są dwie długości i przez to jest tak, że te na dole zawsze po umyciu idą mi tak,
A te tutaj tak, i to jest naprawdę okropne, ale stwierdziłam, że nie chcę ich tak codziennie prostować. Często też po prostu robię kitka albo jakiegoś koka i to jest wszystko. Albo zakładam też opaskę. Natomiast prostuję bardzo rzadko. Oczywiście, ja lubię efekt wyprostowanych włosów. Jak mam te włosy tak ładnie wyprostowane, to wyglądam ładnie, ale rzadko prostuję te włosy tak. Jeżeli chodzi o pianki do włosów, nie używam, kiedyś stosowałam, ale powiem szczerze, że czy ja wiem, czy to tak na mnie działało? Raczej nie. Używałam, bo używałam, ale żadnego efektu nie było. I jeżeli chodzi o lakier do włosów, to też nie używam. Kiedyś używałam, jak na przykład sobie loki robiłam, miałam taki okres w życiu, że sobie codziennie, ciągle po myciu robiłam loki i potem je, wiecie, codziennie lakierem spryskiwałam, żeby przez te 2 dni wytrzymały. Teraz już tego nie używam, lakier używam tylko w okolicznościach takich, jak jest jakaś impreza, jakaś uroczystość i ja robię sobie jakąś specjalną fryzurę, czyli nie typu rozpuszczone włosy, czy jakiś kitek, czy jakiś kok, tylko jakąś taką, wiecie, specjalną fryzurę, jakieś loki czy coś, no to wiadomo, że chcę, żeby ta fryzura mi się utrzymała przez dłuższy czas. No to wtedy te włosy spryskuję lakierem, ale to jest naprawdę bardzo rzadko i też lakieru nie używam. No i tak, tak to się prezentuje. Jeszcze Wam powiem, jeżeli chodzi o, bo mi się przypomniało, jeżeli chodzi o rozczesywanie włosów po myciu. Ja włosy po myciu rozczesuję dopiero jak one wyschną. Nie rozczesuję ich na mokro, dlatego że podczas tego, kiedy my, włosy są mokre, to one są podatne na uszkodzenia i kiedy my je rozczesujemy, to one wtedy nam się łamią. A ja całe życie rozczesywałam zawsze włosy na mokro, już od dłuższego czasu przestałam. Tym bardziej, że wiecie, no ja te włosy mam jakie mam i nigdy tych włosów dużo nie miałam, zawsze byłam uboga i miałam tych włosów mało i w ogóle. Także ja muszę o nie dbać, szczególnie tym bardziej, że... Nie wiem, co się dzieje, ale jakiś hałas na ulicy. Nie wiem, czy ktoś coś walnął, ale nieważne. Tym bardziej, że ja muszę o te włosy chcę dbać, bo widzę, że jak zaczęłam o nie dbać, to naprawdę po prostu są o niebo lepszej kondycji niż były. Także dla mnie to jest naprawdę sukces. No i chcę, żeby były jeszcze dłuższe i myślę, powiem Wam, że jak zaczynałam je zapuszczać, to myślałam, że tylko je, wiecie, do wesela i po weselu je zatnę znowu na krótko, bo naprawdę w krótkich włosach czułam się rewelacyjnie. Ale teraz wiem, że na pewno ich nie zatnę znowu, że chcę mieć długie włosy. Także tak. No i jeżeli chodzi o rozczesywanie, tak jak Wam mówiłam, na sucho rozczesuję potem i przed każdym myciem, przed każdym pójściem spać rozczesuję i czasem też w ciągu dnia je rozczesuję. Bo często też jest tak, że ja do pracy chodzę w kitku, bo w pracy trzeba mieć włosy związane. A przychodzę do domu i spinam po prostu w koka sobie spinką, więc też je rozczesuję wtedy. Także tak to się prezentuje. To jest cała moja pielęgnacja włosów, już dzisiaj bez żadnych tam dodatkowych opcji, tak jak było w ostatnim filmiku. No i dlatego chciałam Wam nagrać taką aktualizację. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dziękuję Wam oczywiście za uwagę i do następnego. Buziaczki, pa, pa!